No dobrze, dobry wieczór wszystkim. Zaczynamy streama z dzisiejszego turnieju Skirmish Tournament. Piąta edycja, jeżeli dobrze liczę. Wszystkie poprzednie mamy na naszym kanale YouTube'a. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może oglądać. Dzisiaj troszeczkę rozszerzonym składzie, bo z nami w studiu jest ekspert Remigiusz. Nie wiem, czy mnie w tej chwili słyszy, czy przypadkiem nie udał się na jakieś posiedzenie albo inną przykrą tą przypadłość. W każdym razie zobaczymy. Ja dzisiaj troszeczkę mniej postaram się gadać ze względu na to, że trochę mnie gardło boli, ale mam nadzieję, że razem sobie tutaj obejrzymy co nieco i że będzie nas trochę więcej niż zwykle. I trochę więcej niż zero, ponieważ nie wiem, dlaczego nie chcę na stronie Panzara nasz stream się nie pojawił. Zostało 15 sekund, pierwszy mecz 1/8 finału, za chwilę się rozpocznie. W związku z tym, że jest tylko jeden mecz, więc siłą rzeczy obejrzymy go sobie. Czy tego chcemy, czy nie. Przy okazji troszeczkę testowe ustawienia. Więc jakby były jakieś problemy, jakieś skaczące klatki, glitche i tak dalej, proszę mi dać znać. Ja postaram się reagować na bieżąco. Proszę bardzo. Mgliste przestworza, znana mapa. Jedna z tych bardziej takich wyrównanych, co znaczy, że Czesi i Słowacy raczej nie mają najmniejszych szans. Z tą mapą też wiąże się wiele ciekawych historii, chociażby taka, że kiedyś była tak duża mgła na tej mapie, pojawiała się, na najwyższych ustawieniach graficznych tak było wszystko słabo widoczne, że twórcy gry zdecydowali się usunąć tę mgłę tylko i wyłącznie dlatego, żeby na wszystkim graczom dawać równe szanse. Remigiusz jakoś się nie udziela słownie, ale pisze mi tutaj na streamie, że wszystko jest ok. Remigiuszu, wierzę, że widzowie chcieliby usłyszeć twój aksamitny głos. Poza tym, jakby były jakieś problemy, to mów mi. One mogą się pojawić, jak się zaczną jakieś efekty graficzne, bo póki co tutaj ludki biegają i mam 60% zużycia procesora. A to w momencie, kiedy to przekracza 100%, mogą się pojawić jakieś problemy. Jak widzimy, Exclusive już się zainstalowało na punkcie. Tak naprawdę Czesi chyba sobie odpuścili ten mecz. Ponieważ wiedzą, że nie mają szans, po prostu mieli pecha w losowaniu, no ale cóż. Raz oni, raz inni. No i co? I resp, i na respie bitka, nawet nie bitka. Tylko rzeźniewniątek. O, Rafalko. Pozdrawiamy Rafalka. Rafalko jest liderem pierwszego Legionu, ale nie wiem, czy to jest dobra posada dla niego, ponieważ dzisiaj mówił o tym, że Piotra chce wywalić z drużyny, a jak wiadomo, Piotr jest nieruszalny. Zamiast zachęcić Piotra jakimiś podarkami, zamiast mu coś obiecać, a potem łudzić się, że nigdy się nie upomni, to on chce go wyrzucać, go straszy, to nie tędy droga. Tak nie działa. No ale Rafalko w gimbazie się uczy takich niewłaściwych zachowań, nazwijmy to. Monster! Somebody stop him! Humiliation.
tak naprawdę w meczu nic się nie dzieje. Tutaj wreszcie coś, jakaś taka drobna akcja, ale to są tylko pojedyncze sztuki, które się dostały się. Tak, to jest maksymalna grafika. Nie wiem, jak to wygląda na streamie. Ja troszeczkę eksperymentowałem z ustawieniami, więc może jeszcze raz powtórzę. Mogą tutaj się pojawić jakieś dziwne zachowania się obrazu, ale mam nadzieję, że niczego takiego nie ma. Przynajmniej nic mi program nie sygnalizuje takiego. Ktoś chce popodziwiać grafikę, jak ona wygląda na tych najwyższych ustawieniach, daleka, to możemy sobie widoczki pooglądać. Mega kill! Mega kill! Slaughterfest! Bloody lava loza! Super. Bardzo się cieszę, że udało mi się wreszcie jakoś tutaj ustawić te grafiki, żeby to wszystko działało ładnie. Teraz mój noob chodzi z beczkami, po tym poznać największego nuba. Powiem tak, fajerwerki nie są elementem, który bardzo, bardzo spowalnia tutaj stream. Znacznie trudniejsze do ogarnięcia jest na przykład Skyfire, gdy jeszcze ktoś jakieś rzuca efekty, które wpływają na wyświetlanie się szybkiego obrazu na ekranie. Naprawdę tutaj mamy te 500 sekund niczego, oczekiwania nie wiadomo na co. Cud się nie zdarzy. Mogliby chociaż próbować nawiązywać walkę, no w ten sposób. Oni są źli na to, że drugi raz z rzędu trafili na zespół Exclusive. No zdarza się, ale tak naprawdę Exclusive nie dało im powodów do tego, żeby się tak zachowywali. Pamiętam, były różne sytuacje w ciągu tych lat. Panzarze, różnie wyglądały zachowania zawodników z różnych drużyn i czasami było tak, że w ramach protestu się robiły jakieś głupie rzeczy, ale to jest taki słaby protest, no. Słaba drużyna protestuje, że jest słaba, czy to, że trafia na silnych, no. Zdarza się, tam gdzie jest losowanie, tam może się zdarzyć praktycznie wszystko. Czy ktoś tutaj z licznie zgromadzonych gości mógłby spojrzeć, czy na stronie Panzara ten stream się wyświetla? Jakoś ja nie mogę tego ogarnąć. Somebody stop him! Somebody stop him! Somebody stop him! Slaughterfest! Tropcie tej gra, nawet nie zauważyłem w ogóle. Godlike! Dzięki. Właśnie u mnie też tylko się YouTube wyświetla, nie wiem czy... odebrali mi uprawnienia, czy wyłączyli w ogóle tego Twitcha. Będę musiał to z White Wolfem wyjaśnić. Ewentualnie możemy się zawsze przerzucić na streamowanie na YouTube'a, ale YouTube jest... poczytać o YouTubie. Może uda się na YouTubie wyciągnąć lepszą jakość.
wygląda na to, że jeżeli nie gram w pierwszej osobie, to stream tutaj znacznie lepiej działa. A raczej nie przekracza się 10% zużycia procesora. Więc będziemy tak streamować. Mogę ewentualnie kiedyś, jak będzie jakiś nudny finał z ekskluzji, na przykład przebranych za inkwizytorów, spróbować na jeszcze lepszej jakości. No ale zobaczymy. Wrześ mnie kuko. Wrze. As mój tutaj. Remigiuszu. Cóż. Bardzo się cieszę, że sprecyzowałeś, że nie chodzi ci o porno, bo mógłbym się nie zorientować. Ale kogo tutaj obserwować? No. Znajdźmy sobie jakiegoś, nie wiem... Kamil, co jest noobem, to można go poobserwować, proszę bardzo. A przy okazji zobaczymy, jak tutaj się ma... Aha, mecz się skończył, no dobrze. To, co możemy tutaj zobaczyć, jakieś statystyki, też bez szału. Ja ogólnie nie lubię patrzenia czy streamowania z perspektywy zawodników, z tego względu, że nie ma wtedy takiego szerokiego spojrzenia na całą mapę, na to, co się dzieje. No i często też nie widać, co się dzieje na przykład za zawodnikiem, a to też może być istotne. Nagle zawodnik pada, akurat miałem kamerę kręconą pod złym kątem i nie wiem, dlaczego pada, tak? I myślę, że z punktu widzenia widzów to też nie jest najlepsze, no ale skoro są takie prośby, to oczywiście przychylimy się do tych próśb. Za chwilę ćwierćfinał. 1/8 oczywiście bez niespodzianek. Obejrzymy sobie oczywiście pierwszy legion i pierwszą krew. Przy okazji jeszcze raz mogę pokazać, jaki ładny mam banner. To jest moment, w którym wszyscy mogą piać z zazdrości. No i zobaczymy. W tej chwili spadam między meczami. Czy ktoś chce posłuchać cheerleaderek tego meczu? Właśnie się tutaj taka jedna kręci koło stanowiska dowodzenia. Ha ha ha.
Mogę też włączyć na chwilę kamerkę, żeby pokazać. Tylko, że wygląda jak Menel, to może... To może lepiej nie. Ilu mamy widzów? Nie wiem, ilu mamy widzów. Jeden twierdzi, że jest jedyny, ale było ich tu 1, 2, 3. Trzech co najmniej. Nie wiem jak w tej chwili, nie chcę mi się tutaj klikać i odsłaniać. Na razie oczekujemy na kolejny mecz. Jeszcze pół minuty do rozpoczęcia. Tak, Remigiuszu, wiem, że jesteś, ale powinieneś być nie tylko pismem, ale także głosem. Pozdrawiamy również narzeczoną Remigiusza. Więc wszystkie potencjalne kandydatki musimy zmartwić. Remigiusz jest już zajęty i proszę nie wysyłać mu ofert matrymonialnych ani innych. Mamy mapkę, też full grafika, też można zobaczyć. To jest dość jasna mapa, dość taka przejrzysta, także zasięg widzenia jest bardzo duży. Jedna z nowszych map. Po jednej stronie Zjednoczone Legiony, po drugiej stronie Krew Incorporation. Bardzo ładny obrazek, taki pocztówkowy. Aż przykro myśleć, że za chwilę rozpocznie się tutaj rzeź. Kończyny będą latały w powietrzu. Głowy będą spadały. Już zobaczmy. Unitedzi chronią pociąg, czyli mają tę łatwiejszą stronę. No ale jak widzimy, to te ich... Łatwość strony tutaj nie jest potrzebna, bo wchodzą z przeciwników jak ciepły nóż w masło. Obejrzyjmy sobie Radka, bo Radek narzekał, że lodowo się tak łatwo gra. No ale na takich przeciwników to na pewno się łatwo gra. Będziemy sobie obserwować w finale na przykład, zobaczymy. Coś mocno mu nie idzie picie tych mikstur. Widzę, że z perspektywy pierwszej osoby też nie ma tu jakichś wielkich problemów ze streamem. Troszeczkę jakby mocniej skakały, ale nie aż tak mocniej. Oj, Rafalko, tak zmisować. Jak można lodową w plecy misnąć? Nie!
tajnych obserwowań, bo to się robi nudne. Jak to się chodziło z tego trybu. Mamy już swobodną kamerę. Możemy obserwować sobie jeżdżący pociąg. Rafalku jak zwykle zachował się mało profesjonalnie, czyli nie blokował. Chciałby się zapytać, gdzie oni mają tanka. Teraz sobie poobserwujmy Piotra. Piotr jest jednym z tych zawodników, których naprawdę warto obserwować. Na uboczu raczej nie uczestniczy czy w walce, także możemy tylko z daleka obserwować to, co się tam dzieje. Zobaczmy, czy już na chwilę mecz rewanżowy. Może będzie troszeczkę bardziej widowiskowe. Chociaż chyba raczej nie. Tu już Anarki wygrał swój mecz, prawdopodobnie przez dyskwalifikację. Półtorej minuty do rozpoczęcia spotkania. Ma
zobaczmy, jak tam inne spotkania już się zakończyły. Pierwsze się nie zakończyło. Drugie się też skończyło. Exclusive wygrało z Insane. Zobaczymy, nas interesuje to spotkanie. Musiałem się wyposażyć w holsa, cukierka na gardło, więc jakbym dzwonił cukierkiem o zęby, to proszę nie zwracać na to uwagi. Ponoć po sieci krążą plotki, że jest to najlepszy stream w internecie. Przez skromność nie zaprzeczę. A Radek prosi się o srogi w pierdol. I rozpoczyna się runda rewanżowa. Czyżby pierwszy United zginął? Nawet dwóch, Rafalko i Gandalf, czyli dwóch prowodyrów zamieszek. Rafalko oczywiście gra z... A gdzie się pojawiły tutaj? O właśnie, informacje o zawodnikach. A pociąg zmierza do celu, cały czas do przodu. Czyżby Unitedom nie miało się udać powstrzymać go? Akcja klasyczna w stylu Piotra, czyli już żaden przeciwnik nie wstał. Jakie paski HP? Nie mam pasków HP na tym, na spektatorze. Nigdy nie było. One nawet, nie wiem czy zauważyłeś, Remigiuszu, paski HP nad głowami przeciwników pojawiają się tylko w momencie, w którym jesteś sfokusowany na danym przeciwniku, czyli musisz go zaatakować albo wycelować w niego w najlepszym przypadku, żeby się pasek pojawił. Normalnie też ich nie widać. Thank you.
Remigiuszu, ja wiem, o co ci chodziło, ale to nie znaczy, że będę ci pomagał, jak wyrażasz się nieprecyzyjnie. A włączyłem to jeszcze zanim przeczytałem pytanie, także po prostu się nie zorientowałem, że to zniknęło. Trzech inków i jeden healer. Tym razem Lancer próbował, ale niestety też zabrakło mu czasu. Prawdopodobnie gra bez amuletów czy coś takiego, bo to było do wyłapania. I znowu pociąg został tutaj odbity. Ale za chwilę się pojawia drużyna Blood Inc. Próbują pchać go dalej. Różnica między klasami obu drużyn jest zbyt duża. Niestety tutaj raczej nie powinno wydarzyć się nic zaskakującego. Wprost przeciwnie. Wszystko wydaje się przebiegać pod dyktando legionistów. Zobaczmy sobie, na jakie skille gra Radek. Bo on mówi, że on Astrala nie umie używać. No, wygląda na to, że faktycznie nie umie, bo gra z Wirem. Świdrem tak zwanym. Jak będzie trudniejszy mecz, to planujemy pocisnąć Radka za to, że nie ma Astrala. To bardzo ładna akcja w wykonaniu Unitedów. Zespołowość, to się liczy. Na pewno bardzo dobrze ustawiony pronoun healing. Jak zwykle zresztą. Kill.
Mortar, błażesz ty mój. Jeden gracz tutaj ze względu na lagi prawdopodobnie został, chociaż nie wiem, albo ze względu na oszustwa został zbanowany. No i praktycznie mamy po meczu. Pociąg się za chwilę rozpadnie. O właśnie, i tym samym mamy zwycięzcę pierwszego ćwierćfinału. Zobaczmy, jak w tej chwili wygląda sytuacja na froncie. Czyli jeszcze uniseksi walczą. Witam, cały stream. Cały stream cię wita. Właśnie tutaj widzimy meksykańską falę wśród widzów. Na czacie. Wiele osób było pod wrażeniem twojej gry, Piotrze. Ja cię. Jak zwykle zresztą. Gdzie oni mają ten pociąg schowany? O, pod samą końcóweczką. Ach, to już było po meczu, dlatego się nie wyświetlał znacznik i dlatego go szukaliśmy. Na pewno tutaj zwycięzcy zyskali przez to, że Stinogi do nich poszła. Ja już nie wiem, czy to jest dobry wybór. Nie wiem, czy jest drugi tak sympatyczny klan jak Unitedzi, gdzie można między innymi spotkać Piotra. To przecież legenda. Remigiusza. I innych. Trochę mniejsza legenda. Ale wciąż legenda. No dobrze, tutaj anarchiści. Doktoreczek, Tankpol, Kontra Exclusive, którzy jak zwykle nie potrafią się bawić i już włączyli do gry Inkwizytorów. A z drugiej strony... Może raz pooglądasz? No oczywiście, że raz będę oglądał. Trochę mniej, ale wiem, bo Piotrze, może cię zastąpię na ognistej. Jak chcesz. Teraz... Myślałem o tym, bo mało jest ognistych. Pomyślcie o tym, żeby się sfokusować na Stinogi. Musi poczuć, że źle wybrała. Buddy left your channel. Aha, jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma przestawionej godziny półfinału. O, właśnie się pojawiła. O, i widzę, że tutaj coś, jakieś zmiany się pojawiły, ponieważ automatycznie nas wrzuca do tego spotkania. To bardzo dobrze, także czekamy.
Coś miałem sprawdzić, ale nie pamiętam co. To musiało być coś bardzo ważnego. I rozpoczyna nam się spotkanie półfinałowe. Możemy sobie popodziwiać okolice. Spalony słońcem step. No i te dziś się bronią, Destropowa tutaj chyba trochę zamarudził. Stinogi jeszcze z emblematem Unitedów nad głową. Równie dobrze mogłaby wielki czerwony krzyż na plecach narysować sobie. Rafalko nie odpuszcza i słusznie. Już
chciałby się napisać UL1 Traitor 0. Jak widzimy, Gandalf wrócił na tanka. Bardzo dobra decyzja. To już nie są takie słabe usze jak wcześniej. Rafalko już się czai. Chyba wybierze Stinogi. Jedna Kalindoria. Radek na pałę. Ale o dziwo mu to wyszło. Stinogi znowu padła. Niestety rzeźnie winiątek i raczej nie zanosi się na to, żeby coś to się zmieniło. Bardzo dobre wejście tutaj tanka. Troszeczkę chyba w tym przypadkowości, ale bardzo skutecznie tutaj Obelaf się zachował. Naprawdę Unitedzi nie odpuszczają, mocno przycisnęli Bladinków. Dużo szczęścia mieli. Gandalf dostał z baseballa w momencie robienia tarana. No, ale czyżby tu się miało okazać, że jednak... Ale nie, jednak United ci dali radę. To drobna nieuwaga nie zakończyła się dla nich karą. Wyłączenie tanka poprzez ściągnięcie go w głąb drużyny i tak zwany oklep. Niestety nieskuteczne, jednak tank ma wystarczająco dużo żywotności, żeby takie akcje przeżyć. Kalendaria też dość skutecznie, ale jak widzimy tutaj Pronał Healing dwoi się i troi. Z tej nogi chyba się czai. To też było całkiem nieźle rozegrane. No ale Gandalf to przeżyje oczywiście dzięki Pronał Healerowi. Ciekawe wejście Radka, troszeczkę go zarzuciło. Tym razem Obelaf już nie wstał. No i Destropowa się tutaj bardzo nie popisał.
znowu Gandalfowi nie za bardzo wyszedł taran. Ale znowu świetne zachowanie Pronoun Healinga. Tym razem jednak tutaj w objęciach natychmiastowego zamrożenia. I 10 sekund Unitedzi mają do odrodzenia się. Tylko Piotr i Pronoun Healing przeżyli. No i teraz czy Blood Inki wykorzystają swoją szansę? Już są na punkcie. Wód już jest zabezpieczony. Piotr Skyfire'a rzucił. Gandalf krzykiem zwabia wszystkich tutaj w ogień. Wygląda na to, że Unitedzi jednak się utrzymali. Chociaż ta akcja mogła dać zwycięstwo także drużynie Blooding. Tutaj widzowie chcą, żeby się skupić na Piotrze, a na ataku. To jest obrona. Czy na razie sobie możemy darować? Dobra, obejrzyjmy sobie na przykład destropowe. Żeby pokazać mechanizmy, jakimi poddawane jest tutaj granie Berserkerem. Bardzo dobry instant. No, ale tutaj... Stropowa chyba nie potrafi trzymać bloku. W tym czasie połowa punktu została już przejęta. Zobaczmy, jak to wygląda. No i Unitedzi jednak sobie radzą. Chociaż pewnie nie jest to łatwe. Ostatnia minuta. Bardzo dobry instant. Ale raczej mały efekt przyniosła ta akcja. Już czekamy na dołączenie do meczu rewanżowego.
Zobaczmy to, co tymczasem w drugim meczu Exclusive już wygrało. Mamy spotkanie rewanżowe. Tym razem Unitedzi będą atakować. Jest szansa na to, że będzie tutaj troszeczkę więcej akcji w tym spotkaniu. Ruszyli. Mamy tutaj prośbę o obserwowanie Piotra. Piotr wygląda w ten sposób. Ten pedalski kapelusik oczywiście należał do Radka. Piotr okrąża i oczywiście już tutaj zasypuje przeciwników gradem ognistych pocisków. Elindoria próbowała dokazywać, więc Radek tutaj postanowił poduczać troszeczkę atmosferę. To nawet nie jest Elindoria, to jest Efes jakiś. Elfes. Nie wiem kto to. No i United już na punkcie. Jeszcze tutaj Berserker próbuje powstrzymywać legionistów przed zdobywaniem tego punktu, ale jak widzimy, nie na długo. Jeszcze Stinogi wbiega, próbuje mrozić, zresztą to, jej to wyszło. Gdyby nie Piotr, to tutaj Unitedzi mogliby mocno dostać baty, ale oczywiście to i tak niczego nie zmieniało, bo punkt już był przejęty. Piotr nie boi się tutaj podejść, podrzucić, zaatakować. Legioniści już zainstalowani na drugim punkcie, właściwie na trzecim. Chociaż jak pamiętamy, pierwszy to jest tylko punkt techniczny, którego się nie broni. No i ostatni punkt.
Wszystko wskazuje na to, że obrońcy nie zdążą nawet postawić bram. Raczej wbiegli na środek i starają się ochronić. Kiedyś granie ognistą sprowadzało się do ustawienia się w dobrym miejscu i rażenia z dystansu. Jak widzimy, Piotr wyłamuje się z tej zasady. Podchodzi dość blisko, nie walczy na dystans, walczy w zwarciu. Dzięki temu zwiększa prawdopodobieństwo trafienia swoimi tutaj pociskami. Gości 2-3 metrów bardzo ciężko jest spróbować, ale jak widzimy, Piotr ma przegląd całej sytuacji na planszy. Widzi dokładnie, co się dzieje z każdej strony. To jest jakiś szaleniec, a nie Piotr. To jest po prostu gość, który wie wszystko, ma oczy dookoła głowy. Także nie znacie dnia ani godziny. Annusz wyskoczy za wami. Właduje wam Fireballa w plecy, potem jeszcze podrzuci i wkomponuje w murawę. Kogo witam, kogo goszczę? Piotra. A Piotra. Mam tutaj personę, która była bohaterem ostatniego spotkania. Wszystkie kamery skierowane na Piotra. Czyli obserwowałeś mnie w ataku? Oczywiście. Tutaj specjalna grupa kibiców z czata wystosowała taką prośbę, więc ja mogłem tylko... Chodzi ci o Lovecrafta? Tak. Mogłem się tylko przychylić do tej prośby. Zobaczmy, jak tam sobie ekskluzywowie radzą z obroną w takim razie. Jak ich znam, to bronią z trzeciego punktu. Ale muszę powiedzieć, że coś jest nie tak z internetem. Z czyim internetem? Moim. Kradzionym? Kradzionym, już nie kradzionym. Co nie ty? Kradzionym, Neostrada. O, proszę bardzo, nikczemnicy wbili się na punkt. Przeganiają ekskluzywów. I czyżby moje słowa okazały się prorocze i za chwilę ekskluzywy będą bronić trzeciego punktu? Jeszcze chwila, ale bardzo dobre wskrzeszenie, ale zaraz błyskawiczny instant. I przejęty, plus 7 minut, także to spotkanie potrwa jeszcze około 10. Ale to jest kara dla Exclusive za zuchwałą grę samymi Inkwizytorami i jednym healerem. Nie jestem do końca przekonany, czy chce mi się streamować taki mecz w ogóle. Mam nadzieję, że tutaj chłopaki pójdą po rozum do głowy i w finale zagrają normalnie. Bo tak naprawdę taka gra to jest sztuczne wydłużanie tej zabawy. Muchomorczyk tutaj nie popisał się jakąś tam spektakularną akcją. Ta beczka wybuchła mu w rękach i zabiła tylko jego. Chociaż fizycznie próbował go tutaj asekurować. Już nikczemnicy wbili się za bramę. Już znajdują się na punkcie. Uchomorczyk jeszcze próbuje tutaj zyskiwać na czasie. Ale wygląda na to, że Exclusive może przegrać ten mecz.
i chyba teraz zniszczę. Nie udał się ten atak. A zresztą mnie będzie zniszczę. Ważne, że nikt czy mnie tutaj przejęli punkt. Exclusive tutaj zabezpiecza się budową ściany. Tankpol próbuje rozrabiać. Pytanie, czy w takim natłoku inkwizytorskich mieczy jest w stanie cokolwiek działać, nie sądzę. Zresztą, jak widzieliśmy, okazało się to prawdą. Dobrze, no jeżeli ten mecz zakończy się wygraną nikczemników, to jest spora szansa, że w następnym ekskluzji już zagra na poważnie. Więc jeżeli ma się ten mecz skończyć zwycięstwem nikczemników, to niech oni zwyciężą jak najszybciej. No ale wygląda na to, że Exclusive tutaj daje radę powstrzymywać napór Fiend Clubu. Co tu się dzieje? No nic się nie dzieje w tym meczu. Z jednej strony jest to desperacka walka nikczemników o zdobycie przewagi, co zresztą na dwóch punktach udało im się bardzo sprawnie osiągnąć. Kontra zabawa na nierównych zasadach Exclusive. Bardzo jestem ciekaw, jakby ta walka wyglądała, gdyby postacie po obu stronach były równie silne. Czyli gdyby Exclusive nie miało przewagi, ulepszeń i jakichś tam innych elementów wyposażenia. Wtedy mogłoby się okazać, że ta gra Inkwizytorami wcale nie idzie im tak łatwo. Jak widzimy, tutaj już zawodnicy z Fiend Clubu żegnają się. I to jest najlepsze podsumowanie działań drużyny Exclusive. Po prostu nikomu nie chce się grać. Channel.
Tak, na punkcie. On nie przejmie tego, on po prostu tutaj próbuje się jak najdłużej utrzymać. Ostatnie 2 minuty tego spotkania, czyli wygląda na to, że jednak ekskluzyw się utrzyma. Jak mówię, jeżeli w finale sytuacja się powtórzy, to nie będziemy go streamować. Jest to mecz bez przesady, jest to głupi mecz po prostu. Jeżeli ode mnie by to zależało, to dla mnie to jest niesportowe zachowanie i tutaj bym nikczemnikom przyznał mimo wszystko wygraną w tym meczu. Też z drugiej strony też nie ma żadnych obostrzeń dotyczących składów drużyn, także... Dlatego też uważam, że bardzo dobrze, jeżeli pan zaraz zdecyduje się na wprowadzenie tego trybu e-sportowego, gdzie wszyscy walczą równymi postaciami. Chyba tak. Somebody stop him. Widzimy tutaj jakaś desperacka próba przedarcia się jeszcze na punkt. Wskrzeszenie troszeczkę nieskuteczne, gdyby chociaż tank pola tutaj jeszcze sięgnęło. No ale...
to już raczej jest tylko przedłużanie agonii. Wygląda na to, że to już jest ostatnia akcja tego meczu. No i mamy koniec. Chociaż jeszcze nie. W pokoju powinno być otworzone. Gandalf Fire? Czyżby Gandalf? Aha. Nie, no to jest bez sensu. Bez sensu. Dwie drużyny zamierzają się wygłupiać. Więc ja nie zamierzam tego streamować. To jest bez sensu. Chyba Exclusive się nie spodziewało takiej odpowiedzi.
Zobaczmy, jak się rozpocznie ten mecz chociaż. Ale coś Radkowi nie poszło. No dobrze, no. Mecz raczej tutaj nie pozostawia cienia wątpliwości, kto wygra. Po raz kolejny, zresztą to widać po efektywnościach. Exclusive ma efektywności w okolicach 5000, Unitedzi mają efektywności w okolicach 4000, także różnica postaci, już nawet nie chodzi tutaj o klasy, tylko samego przygotowania postaci do ewentualnego pojedynku jest tak duża, że nic się tutaj ciekawego nie ma prawa wydarzyć. Także oglądanie, streamowanie tego tak naprawdę nie ma sensu, więc chyba sobie damy spokój. Ja ze swojej strony mogę tylko podziękować wszystkim, którzy oglądali, którzy się przewinęli przez stream, którym się chciało. Przepraszam, że dzisiaj mało gadałem, mam jakieś problemy z gardłem. I między innymi dlatego dzisiaj też wcześniej skończymy. Także do zobaczenia. W niedzielę powinien być jakiś turniej. Jego też sobie prawdopodobnie postreamujemy. No i zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała w kolejnych tygodniach, kiedy wróci liga i tak dalej. No, bo tu tak naprawdę jest szansa na jakieś ciekawsze widowisko. Już te mecze 6-6 zaczynają być nużące. Także jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.